Hello. Przekraczamy. Sorry. That's just me talking to myself. Sorry about that. Ludzie się odwracają. Przekraczamy granicę z Kambodżą. Rżną na wszystkim. Stempel 2 dolary, coś tam 2 dolary. Zaraz nam jeszcze będą znowu sprawdzać temperaturę, ale to już olewamy, bo jesteśmy trochę mądrzejsi. Straszny przypał, po prostu na wszystkim. I to są takie, wiecie, chamskie, jawne łapówki, że po prostu stoi tam no, tłum ludzi, no nie, nie wiem, z 50-60 osób przy okienku i każdego jednego kasują 2 dolary. Za nic, totalnie za nic. No nie, to wszystko idzie do kieszeni. Zaraz nas będą kasować znowu 2 dolary. I na każde nie jest po prostu taka burza. Tak, no nie ma w ogóle opcji, no nie, chyba że macie kupę czasu, że stać się wykłócać. To spoko. No w każdym razie zaraz będziemy w Kambodży. Nie wiem ile spędziliśmy czasu na 4000 wysp. Po prostu ciężko mi spowiedzieć. 5 dni? 6 dni? 6 dni? Coś takiego. Dobra, ale zaczynam nagrywać od dzisiaj. W sensie od jutra, bo dzisiaj będziemy cały dzień w autobusach. Ale od jutra zaczynam znowu nagrywać. Przez ostatnie 5-6 dni tylko leżałem. Tylko że w różnych miejscach. Czytałem sobie coś czasami. Czasami sobie nie czytałem. Piłem sobie piwko. Basia popracowała trochę, ale ładnie. Dobra. Czas dać się ordnąć znowu. Dobra, jesteśmy w Kambodży już. Przekroczyliśmy granicę. Wygląda to tak. Mi się udało zaoszczędzić 50 centów. To wy też w 50... Nie, ty mam. Chcieli nas... Jak tam się nie ma jakieś tam książeczki, szczepień, coś tam, to 50 centów, ale można mieć to w dupie. Koni drobry, ja strasznie, ale można mieć to w dupie. Natomiast skasowali od nas w kolejnym okienku 5 dolców już więcej. My nie, w ogóle nie ma gadki, no nie, że my mówimy, że w ambasadzie sprawdziliśmy i że nic się nie płaci takiego. Mówi, no to go to Laos. I taka gadka, także no niestety. Siódemka więcej, no ale przynajmniej jakoś w miarę sprawnie poszło. Dobra, to jeszcze przed nami jakieś... Która jest godzina? Pół do 12. 8 godzin? Busem? 10? Po 10 mamy tam być? 10. I pół. Także zajawa. Kampot w Kambodży. Ja teraz będę szedł i mówił i starał się nie umrzeć. Bo to jest dosyć duże rondo. A po co je przekraczam? Zresztą zaraz po co je przekraczam. Dobra, Kampot. Dojechaliśmy wczoraj wieczorkiem do Phnom Penh, stolicy Kambodży. Tylko się przespaliśmy i dzisiaj z samego rańca wzięliśmy autobus właśnie tutaj. Dlatego, że do stolicy będziemy wracać, wtedy ją sobie zwiedzimy. Kampot. Miejscowość, która słynie między innymi z tego, że mają bardzo duże plantacje owoców, które się nazywa durian. Na tyle mają ich dużo, że durian jest ich pomnikiem w centrum. Ten o, na dole są ananasy, tam z tamtej strony kokosy i tak dalej. Ja nigdy w życiu nie widziałem też tego owocu chyba w Polsce, ale czym on się charakteryzuje? Bo ma jedną rzecz charakterystyczną bardzo. Śmierdzi tak, że koniec świata. Jest po prostu śmierdzącym, zieloną, taką dużą, dosyć kulką. Taką z takimi jakby kolcami. A tyle śmierdzi, że na przykład w Singapurze nie można jechać z durianem w metrze. Co poza tym Kampot. Jest tutaj piękna rzeka wpływająca do morza zresztą. Nazywa się Kampot. Niedaleko jest Park Narodowy. Chyba tam. Na końcu jestem przekonany. Kambodża ma strasznie, ale to strasznie smutną taką historię nowoczesną, świeżą, bo w latach 70 czy 80 lata 70 80 chyba nawet do końca lat 80 początku 90 już nie pamiętam. W każdym razie tutaj miała miejsce rzeź po prostu ludności. Populacja Kambodży się zmniejszyła. Znowu źródła mówią różnie, ale o połowę mniej więcej. Kilka milionów ludzi straciło życie. Dlatego, że był taki pan. Ja nie chcę teraz mówić jego nazwiska, bo jesteśmy obok ludzi, którzy są z Kambodży. Potem powiem, ale można wygooglować. Któremu się bardzo zamarzyło, żeby wprowadzić taki poważny komunizm. I
wybił całą inteligencję praktycznie w Phnom Penh, stolicę, była opustoszała i stwierdził, że wzór człowieka, taki człowiek, taki najbardziej wartościowy człowiek, to jest prosty rolnik. On ma po prostu siedzieć na roli i uprawiać po prostu to, co sobie się tam uprawia, nie być wykształcony i koniec. I jakby nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie zaczął tych, którzy myślą inaczej, zabijać. I to na taką skalę, że koniec świata. Ja nie wiem, ja się tego nie uczyłem na historii. Ja jestem prawie nie? Nie było tego chyba na historii. Ja kiedyś o tym czytałem na 100%, bo się po prostu zainteresowałem. Ale masakra i Kambodża na tym bardzo, bardzo mocno ucierpiała. I w tym momencie jest jeszcze strasznie taka, jak się mówi? Nie, dławiona przez korupcję? Jest takie wyrażenie? Tłamszona przez korupcję? Coś takiego. W każdym razie jest strasznie skorumpowanym krajem. Wszyscy tutaj biorą w łapę, rząd jest strasznie skorumpowany. Nawet za 2 lata tam były jakieś takie poważniejsze zamieszki, że się tłukli w Phnom Penh z policją. Jest bardzo dużo bogatych ludzi. Politycy, ich rodziny mają bardzo dużo hajsu. Jest straszliwe kumoterstwo. A potem jest przeskok na tych, co raczej jednak za dużo nie mają, no nie? On chyba i tak nie jest jeszcze aż tak jak w Indiach. Kambodża w pigułce. Już więcej nic. Ten gość się nazywał Pol Pot. Kropka. I co mnie cieszy? Oprócz tego, że Basia jest ze mną nadal, to żyjemy na ulicy. Znowu. Bo w Laosie tego za dużo nie było niestety. A tutaj jest znowu na szczęście opór dużo street foodu. Co oznacza tanią, dobrą szamę. Leka, bo tylko wyciągnąłem kamerę, bo się zaczęła przyspieszać kroku. Ale wiesz, ja nie chciałem nic mówić, tylko ponagrywać widoczki z nami. Jaka typka. Rzeka Kampet. Dość płytka. Zachód słońca. Niestety, bo góry. To są te góry z tego parku narodowego. Tam idziemy jutro, jedziemy w sensie. Dobra, widoczki. Kambodż. Chyba sobie timelapsik strzelę. Jebnę timelapsik. To by było otwierać! Tak, widziałam, to nie jestem zdziwiona. Ja nie widziałem i jestem zdziwiona. Dlatego, że cały czas pielęgnuję w sobie duszę dziecka, które pozwala mi się cieszyć z nowych rzeczy. A piwo się też tak dziwnie otwiera strasznie, czekajcie. Piwo się otwiera strasznie dziwnie, dlatego, że otwiera się piwo tak jakby w drugą stronę. W sensie, otwieranie tej to zawleczka nie służy do tego, żeby wam zrobić od razu dziurkę na dopicia, tylko ona robi wam taką dziurkę i się otwierają jak puszkę tych. Tuńczyka. Albo sardynek, jeżeli ktoś nie lubi tuńczyka na przykład i nigdy go nie kupuje w puszce. Jak na przykład ja. Lubię go jak Kamil go zrobi. Pozdrowienia Kamil, robisz najlepszego tuńczyka na świecie. A poza tym to nie lubię. Dobra? Nie lubię sardynek w puszce. Wszyscy lubią sardynek w puszce. Nie, mają jeszcze jelitka, to jest smutne. No nie mają, że one są puste w środku. No co ty? Oczywiście, że tak. No oczywiście, że mają jelitka. Nie mają, no. Mają, no. Nie, to są makrele w puszce, to co ja lubię. Dobre, lepsze? Tutaj nie ma smaku w ogóle. Z butelki nie ma smaku. Jezu, siki tak samo jak tamte, Michał. Nie. Nie, no to jest tragedia. Puszki było niedobre. Ja ogłaszam abstynencję alkoholową w Kambodży. Nie, tak. No jest niedobre. Timelapsa miałem nagrać. Było niebo czerwone. Gówno jest nieczerwone niebo już. Jasna dupa. Właśnie mi się przypomniało. Dawno nie było hajsie. Kambodża. 50 centów dolar. Ale pucha na street foodzie kosztowała 50 centów też. Jedzenie 2,50. Spokojnie się można najeść. 2,50 w dolarach. Co to w dolarach? Za dwóje też idzie się najeść. Ale śmierdzi. Czujesz to? Jest w tym mieście od początku śmierci. Ale teraz nagle zaczęło tak. W tym mieście od początku śmierci jest takie smutne. Accommodation, nocleg. Trochę poszukaliśmy i znaleźliśmy za 6 dolarów. Ale był też jeden za 5. Tylko, że obskurw straszny. Na świecie sobie.
No nie, nie masz pojęcia. Tam nie było okna w pokoju. Wszystko było z takich starych kafelków, które kiedyś były białe. A już teraz są takie jak w takim PRL-owskim szpitalu tam wyglądało, ale w takiej sali, gdzie się robiło w ogóle doświadczenia nielegalne na ludziach, jak horrorze. Strasznie nam było. Ja tam nie wchodzę więcej, nie wracam. Transportation za dolar, za rower dolar, za motor mówią, że piątka, szóstka. Co jeszcze ludzi interesuje? Dojazd z Phnom Penh tutaj. Dojazd z Phnom Penh tutaj. 4,50. 4,50 w dolarach. I w ogóle też jest zabawna sprawa z wydawaniem tego hajsu tutaj. No nie jest zabawna po prostu. Chodzi o to, że tutaj, ja już chyba o tym mówiłem, że równolegle funkcjonuje i dolar, i riel kambodżański. Wcale nie ma reguły, którym jest lepiej płacić, bo to zależy od miejsca. Czasami jest tak, że lepiej jest tym, a czasami jest tak, że lepiej jest tym drugim. Cieszę, nie? Patrzcie, jakie mamy śniadanie mistrzów w takiej okolicy. Ale strzaj się, co dorwałem. Kurwa, przepraszam. Przepraszam. Makrelkę w pomidorkach. Kupiłem takich 6 puszeczek. Jeszcze mam 4 w plecaku. Za 5 dolców. Ale, a takie dwie buły? 50 centów. Ile kosztowało twoje śniadanie? $1.20. To kosztowało 40 centów? Tak. Dobra, jemy. Zajebista jest trasa. Wow. Masz do 20 i jedziesz 30. W każdym razie droga jest zajebista dla miłośników jednośladów, których zresztą można spotkać tutaj niemało. Problem jest tego typu, że chuje ścinają zakręty strasznie i czasami się można, mówiąc kolokwialnie, obsrać. Jak na przykład z takiego zakrętu, o, nagle ci wylatuje, o, w tym miejscu. Ty po nas na takim konkretnym już motorze, nie na takim głównie, co my jedziemy, nie? No. Ale przypuszczam, że chłopaki muszą mieć kupę fanów. Poprosił, żebyśmy zrobili z nim foto. To jest jara szluga, przysięgam. Hello. Nice. Okay, we got it. Dobra, napykaliśmy sobie foteczek, a ty ponieważ, że jara szluga, to robili sobie zdjęcie najnowszym iPadem. Ech, kurwa, jak to się... A mogłeś zostać mnichem. A mogłem zostać mnichem, teraz śmigał z nowym iPadem. Waterfall ahead, be careful. Dobra. Nagram swoją reakcję. Uwaga! Tam! O! Ale bardzo ładna okolica. No cóż, pora słucha. Jakby była pora nie słucha, to byśmy tutaj popadali jak muchy swoją drogą. Taka jest podobno wilgotność i leje, i te rzeki wylewają, i komary. Wszystko co najgorsze w ogóle. Wszystko co najgorsze. Bardzo tutaj jest fajnie, natomiast ja mam w ogóle coś takiego, jak sobie idę takim tropikalnym lasem w Kambodży, to od razu mi się przypomina, jak w przewodniku czytałem ten taki kawałeczek mówiący o tym, że ci łapacze pająków najlepsi w ciągu dnia potrafią złapać do 200 sztuk. Jakoś mi się przypomina to właśnie w tym momencie. Napierdolę się, bo straszyłem. Ja już tam nie chcę iść dalej, bo się boję. Nie no, tak naprawdę to się nie boję. Tak naprawdę to się nie boję. Ten wodospad. Widzicie podobieństwo?
O, Basia sobie ryzykuje życie, robiąc zdjęcie na środku mostu. Nie no, fajnie, fajnie. Dobra, takim jeszcze nie płynąłem. Śmigamy w góry kardamonowe. Mówili, że jest się ciężko dostać. Gówno tam nie ciężko, normalnie się jedzie autobusem, potem się jedzie samochodem, pan nas przywozi tutaj, o. Potem się jedzie takim czymś. Jechaliśmy autobusem, który był meant for 11 people. I było nas 17 cioro, plus dwójka dzieci, plus jakieś 45 kg ogórków, dwie zgrzewki piwa i kupa jeszcze owoców, warzyw i tak dalej. I było w miarę wygodne. No i dotarliśmy. Jesteśmy w wiosce, która nazywa się Chifat. I w tej oto wiosce, co można zrobić? Otóż niewiele, no wioska jest zamieniona cała na taki ecotourism community, czy coś takiego. Chodzi o to, żeby tutaj było czysto, żeby nie było, wiecie, syfu, knajp, biby i cisza, spokój. Ale żeby jednak się ci ludzie mogli utrzymywać w jakiś ten sposób, więc bardzo fajnie, szanuję to. W każdym razie, co jest grane, jutro o 7.30 rano startujemy do dżungli. Będziemy w dżungli przez 3,5 dnia. Mamy jakieś 70 km do przejścia, więc zajawa. Aktualnie idziemy sobie ogarnąć jakiś tam sobie wodospad. Ale patrzcie, jaki spokój, jak piękny. Widzicie, jak ktoś sobie czasami przejeżdża. Daniel, jak barsz, spanie. Spanie, cztery dolce. To dwie osoby. Więc kosa. Nawet czysto, pies na mnie drżeryja. Hello. Ja nie lubię panu psy drżeryja, ja się wyłączam. Ej, fajnie jest, jak wszyscy ci mówią hello. Kurwa mnie to w tych dużych miastach, że wszyscy ci mają w dupie. I się nie uśmiechają, no nie? Każdy się uśmiecha do ciebie, totalnie w ogóle dobra energia jest. Urodziny w ogóle. Dowiedziałem się przed chwilą, bo mamy pokój, w sensie u takiej rodzinki. W sensie jest tam taka pani i jest jeszcze jej chyba syn. Chyba to jest jej syn, nie? Mhm. 14-latek. Który to 14-latek, jak się dowiedzieliśmy później, powiedział, że miał już urodziny w tym roku. I że w przyszłym roku będzie miał 15. No i próbowaliśmy dociec, kiedy to było. I koniec końców się okazało, to nie przywiązują zbyt wielkiej wagi do urodzin, jakby, że wiecie, że to musi być konkretnie tego samego dnia i tak dalej. On po prostu wiedział, że ma urodziny jakoś po nowym roku, jako że nowy rok już był i trochę od niego minęło, no to znaczy, że pewnie miał urodziny i już ma po prostu 14 lat, no nie? A pomógł nam w tym nasz człowiek Seth, którego pozdrawiam serdecznie, który jest z Australii, ale jego rodzice są oboje z Kambodży. On się urodził w Australii, ale coś tam tego khmerskiego kuma. No i jest takim naszym, wiecie, nie mogę powiedzieć, że jest naszym tłumaczem, ale fajnie jest mieć Seta ze sobą. Zapamiętaj to, zawsze jest mieć lepiej Seta ze sobą niż go nie mieć. Dzień dobry. Jesteśmy, w sumie nie wiem, czy to można nazwać dżunglą, taki bardziej las, ale głównie chodzimy na słońcu. 5 km zrobiliśmy, zatrzymamy wodospad. Nasz człowiek, o którym mówiłem wcześniej, jest duży, co ma kambodżańskich rodziców, jest z Australii. Basia, którą już wszyscy znają. Ziomy z przodu. Ciekawe połączenie swoją drogą Niemcy-Izrael. I pan przewodnik stąd. Co jak na razie nic ciekawego, żadnych... Nie, był orzeł, jeden, była wiewiórka. Było jedzenie dzikich jakichś owoców. How are they called the fruits that we're eating? Peat? A dobra, co nas tutaj może spotkać? Można spotkać słoń, ale nie, jest ich około 20 sztuk w ogromnym parku, więc jest mała szansa. Jest taki groźny leopard, też mała szansa, że nas spotka. Bardziej kobra, skorpion, pająk duży. Mamy się bać tylko tych czarnych, te brązowe są chill out. Zobaczymy, gościu nam mówił, nie za dobrze mówi po angielsku, gościu nam mówił, że jak się pytamy, że dobra, no ale i ta kobra, i co wtedy robi się? Mówi, żeby się z nią nie bawić. No to się nie będziemy z nią bawić i... Aha, i albo w nią coś czymś rzucić, albo spierdalać, albo ewentualnie ją obejść. Chociaż ja słyszałem, że nie powinno się uciekać przed wężami, ale chyba on się lepiej zna.
Jest 16 punkt, sharp. Ludzie wypili po 3 litry wody już od rana. Moja koszulka zdążyła być cała mokra, potem cała sucha, tak cały ten proces. 3 albo 4 razy. Teraz musimy, przepraszam za ten, za zamów głosy, ale po prostu musimy wychillować trochę. Przeszliśmy dzisiaj jakieś 20 km, z czego połowa w słońcu. Takim, wiecie o co chodzi, takim do słońcu, że 35 w cieniu jest, no nie? To na słońcu jest ile? Z 50? 55? Drugi tyle w dżungli. Ale fajnie. Ale to jest wszystko nagrane, nie muszę to mówić. A, przepraszam. Główka pracuje. Dzień kolejny. Raport z wyprawy, jak na razie. Panu, co nas zaopatrza, zesrał się skuter. Znaczy dobra, inaczej, panu co nam dostarcza rzeczy, zesrał się skuter. Zapał kapcia. Więc koniec końców to wszystko co on przywoził, to my teraz nosimy. Żeby on nie musiał z tym przyjeżdżać, żeby mu się jeszcze bardziej nie zesrał ten skuter. Więc mamy plus jakieś tam obciążenie. Ale chilloza. Jesteśmy pomocnymi, dobrymi ludźmi. A śmierdzimy. Ale to już nawet nie dlatego, że się nie myliśmy, chociaż to też. Znaczy trochę się myliśmy, ale tak. Wiecie o co chodzi. Tylko te plecaki strasznie śmierdzą, co mamy od nich. Hamaki też no, po prostu walą przeniesamowicie, także się śmierdzi. Ale jeszcze się tak strasznie nie pocimy, bo jest chyba 8 rano. Więc w pożądalu, a w nocy trochę piździ jednak. No dżungla, co by nie powiedzieć. Dzisiaj też mamy 20 km do zrobienia. Tylko, że dzisiaj będzie bardziej górzyście. Czy ja coś jeszcze mogę dodać? Aha, będę miał cały czas tą koszulkę na sobie jak coś, bo mam tylko jedną ze sobą. Higiena. To jest kupa słonia. Wczoraj widzieliśmy też jego legowisko, miejsce gdzie spał noc wcześniej. Jakby otworzyć te liście, to się wysypie tyle mrówek, że koniec świata. Gdzie jak sobie pozawijały i pozaklejały czymś takim białym. I te mrówki można jeść. Pozdrawiam ja oraz moja nieśmiertelna koszulka. Moja nieśmiertelna koszulka wisiała sobie przez całą noc po to, żeby wyschła. Jest jeszcze bardziej mokra od tej wilgoci niż była wcześniej. I czajcie jak to jest zakładać taką mokrą, klejącą się koszulkę, która jeszcze trochę śmierdzi takim dymem z ogniska, na którym robiliśmy jedzenie. Nie polecam, jak ktoś nie musi. Spaliśmy sobie w takim miejscu. I opowiem wam zabawną historię, którą nam opowiedział ziomek z Izraela, w każdym razie. A on tam każdy chłopak idzie do wojska na 3 lata. I on był, jego akurat przydzielili do marynarki wojennej, z tym, że on tam był jako medyk. I mówił, że miał raz taki przypadek, że przywieźli mu typa, który się postrzelił się w udo. W taki sposób, że był gdzieś tam na warcie, na okręcie. I czy chciał załadować broń, czy coś takiego i mu wystrzeliła. No i się postrzelił się w udo. Natomiast typ tego w ogóle nie zarejestrował, że to on. I myślał, że to ktoś do niego wali w ogóle z morza. I wziął broń i zaczął strzelać do pustego morza. Czajcie o co chodzi, bo myślał, że ktoś go postrzelił. Jakże wielkie musiało być jego zdziwienie, gdy się potem okazało, że to wcale nie on. Ale podobno ty był przekonany, mówił, że wiecie, że widział, że tam był statek i tak dalej, chociaż oni mają radary i tak dalej, nic nie było. Więc wyobrażacie to sobie, tym strzelam, bo on zaczął ładować w ciemność. Niesamowite. Dobra, to tyle ze śmiesznych historii. Zwykle nothing new.
you want the stick? No. Lamusy. Banany. No chyba żyje. Dobra, trochę się boję. Nie no, typ jest kotem. It's scary, man. Because I can see those rocks here. To kamienie normalnie na dole, przez wodę. Yeah, I know, but I'm just afraid that I'll slip and like, you know what I mean. Kurwa, wygląda na łatwe, co? Nie skoczyłem. Nie skoczę, nie ma szans. Tutaj tuż przy samej tej ścianie jeszcze widać w ogóle kamienie, że są w wodzie już. No to mówi tylko, żeby skakać dalej, ale po prostu no to trzeba się wybić i wiecie co chodzi. Jest tak, no nie wiem, osrałem się. Tajemne Januszki zdrowe. I plecki. Alright, so introducing. Starting from the back. Itai, Israel. Yay! Ina, Germany. You have to wave. You have to wave. You can say something really smart. Barbara, Polska. Michał, Polska. Seth, Australia. Show your face, man. And at last but not least, Mao, Cambodia. Mao, you have to wave. You have to wave. Hey. Yay! Fellowship of the Ring. At its best. Dobra, no to dobiega końca nasza przygoda z Wesku Chifat. Ale ja nie o tym. Dowiedzieliśmy się w ogóle, jak wygląda sprawa z podziałem hajsu za trek, który płacimy. Uważam, że to jest na tyle kurestwo, że warto o tym wspomnieć. Wyobraźcie sobie, że my zapłaciliśmy za ten trek $90 od osoby. I tak był przepłacony. Ale no niestety nie było taniej za bardzo. I teraz tak, była nas piątka, czyli $450. A wyobraźcie sobie, że przewodnik, który z nami był, miał płacone $1.50 na godzinę. I to nie $1.50 od każdego, tylko w ogóle $1.50 na godzinę, przy czym liczyli mu, że jest w pracy przez 8 godzin, mimo tego, że był przez 24 non-stop, wszystko po prostu tam robił z nami, chodził, pocił, nosił wszystko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu tragedia, no nie? A co się dzieje zresztą hajsu? Nie wiadomo. Najgorsze jest to, że nie za bardzo można cokolwiek z tym zrobić, bo jakbyśmy poszli do tego visitor center, przez który to załatwialiśmy i zrobili dym, to ty pewnie by nie dostał więcej roboty, wiecie o co chodzi. Z drugiej też strony, no własną rękę tego też nie idzie zorganizować, bo oni są wszyscy ci przewodnicy tam jakby zrzeszeni w tamtym. Kambodża, kraj straszliwej korupcji, strasznej niesprawiedliwości. Bardzo, bardzo nie w porządku, zwłaszcza, że jednak no co by nie mówisz, ty kupę hajsu za to zapłaciliśmy, no i no przykro. Przykro. To myślę, że bez odbioru. Do Zopka w Phnom Penh.